Otwarta antena, ze mną w wirtualnym studiu profesor Krzysztof Podemski, socjolog z poznańskiego UAM-u. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy to, czego jesteśmy świadkiem w tej chwili, mam na myśli to, co dzieje się na polskich ulicach, przejdzie do historii jako coś wyjątkowego, czy z perspektywy kilku lat zostanie zapomniane i będzie rozpatrywane w kategoriach wielu różnych protestów, które gdzieś tam na przestrzeni lat mieliśmy okazję obserwować? On się różni, ten protest, czyż? Dobre pytanie. Znaczy protest zdecydowanie się różni. Ale zacznę może od odpowiedzi na ten początek pytania. To wszystko zależy od tego, co będzie dalej. Jeżeli ten protest zakończy się sukcesem. Oczywiście pytanie, co to jest w obecnej sytuacji sukces. Bo ten protest nie domaga się tylko jakby wycofania orzeczenia owego, użyję tego określenia, które jest zakazane w Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej, choć osobiście wolę mówić o pseudotrybunale czy quasi-trybunale. Także to nie tylko o to chodzi w tej chwili, prawda? Chodzi generalnie i w tym sensie uważam, że to jest protest o niespotykanym do tej pory nie tylko skali, ale i niespotykanych żądaniach, ponieważ w zasadzie ten protest ma na celu zmianę władzy i zmianę sposobu sprawowania władzy, zmianę w jakiejś mierze systemową, bo także zmianę relacji między państwem i Kościołem. Jak wiadomo, te relacje między państwem i Kościołem z różnych powodów historycznych w Polsce są patologiczne, są zupełnie inne niż w innych krajach europejskich. Są, można powiedzieć, XIX-wieczne, więc to w sensie haseł jest rewolucja. Ja wolę używać słowa rewolucja niż wojna. Rewolucja mimo wszystko brzmi bardziej pokojowo. Może być pokojowa rewolucja. Ja jestem przekonany, że ta rewolucja zwycięży i będziemy normalnym europejskim krajem, gdy to młode pokolenie przejmie pełnię odpowiedzialności nad naszą Polską. Czy to się zakończy sukcesem teraz? Nie wiem. Gdyby to się zakończyło sukcesem takim jak polski sierpień, czy ukraiński Majdan, czy aksamitna rewolucja w Czechach, to oczywiście w Czechosłowacji jeszcze wtedy, to oczywiście to wydarzenie przejdzie do historii jako no, wydarzenie rewolucyjne. Jeżeli to się zakończy, tak widzę zdecydowanie, jeżeli to się zakończy represjami, jakimś stanem wojennym, krwawym stłumieniem, to oczywiście też przejdzie do historii. Ja myślę, że mam taką nadzieję, znaczy nie wierzę w to, że ta rewolucja się dokona w ciągu paru tygodni. Mam nadzieję, że nie dojdzie też do krwawego stłumienia protestów, zwłaszcza, że mamy w tle Białoruś i myślę, że mimo wszystko władze naszego państwa, którym rządzi no osoba o specyficznej strukturze osobowości z elementami tak zwanej osobowości dyssocjalnej, czyli lekceważącej normy społeczne, nieempatycznej, że do takiego czegoś nie dojdzie, no bo to tło białoruskie, Łukaszenko nie używa wojska do tłumienia protestów, nie strzela do uczestników, więc nie wierzę w to, żeby to nasi przywódcy byli w stanie zrealizować. Już nie mówiąc o tym, że nie wydaje mi się, żeby mieli tak silne poparcie w aparacie represji.
Tak czy owak jest on przekonany. Ale jak do tego wszystkiego teraz ma się nawoływanie do obrony kościołów? Przecież umówmy się, tu nie chodzi o to, żeby bronić kościół z różańcem w ręku, tak, poprzez modlitwę. Jak do tego dochodzą, jak do tego się mają wytyczne, które prokuratura otrzymała, żeby ścigać organizatorów w oparciu o przepisy związane z sytuacją epidemiczną? Po pierwsze, Kościół musi chcieć być broniony. Nie wydaje mi się, żeby w Kościele zwyciężyła zupełnie samobójcza chęć odwołania się do bojówek, powiedzmy sobie quasi-faszystowskich, ONR-owskich, wszechpolskich, które widzimy takie obrazki, z tym, że mówimy tutaj o sytuacji, myślę, mimo wszystko marginalnej, tak, o kilkunastoosobowych grupkach skrajnych, które stoją pod kościołami i udają, że bronią. Pojawia się oczywiście następne pytanie, czy cokolwiek zagraża kościołowi. Namalowanie znaku błyskawicy czy przerwanie mszy nie jest atakiem na kościół, chociaż oczywiście jest zachowaniem, które trudno określić mianem zachowania eleganckiego. Więc oczywiście, że to się z pewnością tego typu zachowania, dla mnie zrozumiałe, mogą się niektórym osobom nie podobać. Ale czy to oznacza, że Kościół będzie chciał być broniony przez bojówki? Czy te bojówki będą wystarczająco liczne? Czy będą wspierane przez policję? Czy liczba uczestników demonstracji nie jest znacznie większa i czy to nie stanowi większej siły? Wydaje mi się, że apel Kaczyńskiego tutaj jednak z takim masowym, szerokim odzewem się nie spotka, chyba że będą jakieś prowokacje. Oczywiście można powiedzieć, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, więc nie ma wątpliwości, że Kościół na niechęć społeczną, zwłaszcza na niechęć młodego pokolenia, które nie żywi różnych sentymentów do Kościoła z okresu PRL-u i Solidarności, nie posiada. To pokolenie najbardziej zostało dotknięte zideologizowaną katechezą 2 godziny w tygodniu zamiast lekcji historii czy biologii. To pokolenie najbardziej zostało dotknięte zupełnym skatechizowaniem wychowania seksualnego w szkołach, zakazem właściwie prowadzenia takiej działalności. I wreszcie przerażono. Ale teraz polega na tym, że to się odwróci przeciwko, prawda? Chociaż to pokolenie było ideologizowane, to teraz nie pójdzie za kościołem w tej sytuacji. To jest, oczywiście to pokazują badania. Można się odwołać znowu do naszego domorosłego dyktatora, który kiedyś mówił o tym, że zjednoczenie chrześcijańskie przyniesie dechrystianizację Polski. Wtedy jeszcze pewna trzeźwość umysłu wspomnianej osobie, że tak powiem, służyła. W tej chwili robi dokładnie to samo, tylko dużo silniej. Było oczywiste, że ta presja, jak każda presja, wywoła kontrę. Wywoła zjawisko, które się nazywa backlashem, falą odbitą czy efektem bumerangu, czy odchyleniem wahadła w jedną stronę. Więc, ale teraz pogubiłem się w pani pytaniu. To ja jeszcze zapytam teraz, czy uważa pan, że przez to, że protestujący stosują takie środki, o których tutaj już wspomniał pan, czyli na przykład ataki fizyczne na mienie kościelne, tak, które gdzieś tam w pojedynczych, mniej lub bardziej ilościach nastąpiło, czy te środki mogą sprawić, że skierują przeciwko sobie taką niechęć społeczną i obniży to jakby skuteczność tych działań, tych protestów? Wie pani co, jeżeli ulegną, ja myślę, że samo przerwanie mszy i samo malowanie na murach kościelnych, nie. To jest dewastacja, jakby nie patrzeć. Gdyby dochodziło do bardziej drastycznych form, mam nadzieję, że nie dojdzie,
no to wtedy być może tak. Ale no wydaje mi się, że to by musiało być wynikiem prowokacji. Poza tym wydaje mi się, że w tym bardzo bogatym ruchu protestu, nad którym rzeczywiście trudno jest trochę zapanować, bo to widzimy w Poznaniu. Tam są różne siły, różne ruchy społeczne, różne ugrupowania. Jednocześnie ogromna liczba młodych ludzi, którzy nie należą do żadnej organizacji, do żadnej struktury, można powiedzieć. Tak mi się wydaje, że ta świadomość, że nie powinniśmy dać się sprowokować, że nie powinniśmy niszczyć, jak pani mówiła, mienia jakiegokolwiek, nie tylko kościelnego, bo ja nie widzę żadnej różnicy między pomalowaniem kościoła a pomalowaniem innego budynku. Nie widzę żadnej różnicy między przerwaniem mszy a przerwaniem, nie wiem, wykładu na przykład. Tak? No ale my wiemy, że takie rzeczy się zdarzały i zdarzają na całym świecie. Także ja myślę, że oczywiście dla zwycięstwa byłoby lepiej, żeby bardzo radykalnych form protestu unikać. Takich form, które mogą zniechęcić ludzi religijnych, ludzi starszych. Choć widzimy, jak bardzo się zmieniła Polska w ostatnich dniach, że ja widzę to po moim pokoleniu, jak no moje pokolenie, chociaż samo posługuje się wulgaryzmami, nie bądźmy hipokrytami, prawda? Słowa, które wykrzykują młodzi ludzie na ulicach, nie są słowami nieznanymi przeciętnemu Polakowi, prawda? Używamy ich, tylko nie używamy ich w sferze publicznej, prawda? Używamy ich w życiu prywatnym albo oglądając telewizję. No sam jak oglądam telewizję, to słowa, które wysłuchuje, no powiedzmy, mów prezesa czy prezydenta, to słowa, które młodzi ludzie wypisują na transparentach, po prostu same mi wpadają do głowy. Nie jestem w stanie. Panie profesorze, a propos właśnie tych mów prezesa, do czego może doprowadzić, no nazwijmy to chyba wprost, szczucie przez czołowych polskich polityków, szczucie jednej grupy społecznej przeciwko drugiej. Tak na końcu, w jednym zdaniu. No to tak. Znaczy, no to oczywiście może doprowadzić do wojny domowej. To jest bardzo mocne słowo. Ale wydaje mi się, że o ile można mówić, że Polacy są podzieleni na trzy części. Zwolenników PiS-u, przeciwników PiS-u, i tą jedną trzecią niegłosującą i nieaktywną, nieuczestniczącą w życiu publicznym, to jednak tych osób, które by chciały walczyć, stosować przemoc w obronie obecnej władzy, będzie niewiele. Oczywiście są resorty siłowe, które posiadają odpowiednie narzędzia, ale to nie jest stan wojenny, gdy za decyzją Jaruzelskiego stał Kreml, a raczej dokładniej, gdyby Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego, być może weszłaby tutaj Armia Czerwona, więc my nie mamy żadnego zagrożenia zewnętrznego, które by powodowało, że wojsko i policja musiałyby bronić władzy Kaczyńskiego. Oczywiście jest problem pandemii do tego wszystkiego. To jest świetna puenta. Niestety dobrze. Musimy kończyć naszą rozmowę. Dobrze, dobrze. Choć dałoby się chyba rozmawiać jeszcze długo. Nie, spokojnie, dobrze. Profesor Krzysztof Podemski, socjolog z poznańskiego UAM-u, był moim i Państwa gościem. Panu profesorowi bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.